Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj nie bez powodu jesteśmy na łowcy demonów i nie bez powodu ten filmik wlatuje tak wcześnie, bo już o godzinie 12, dlatego że o godzinie 14 startuje nowy serwer beta po raz kolejny, gdzie będziemy mogli grać tylko i wyłącznie łowcą demonów, bo po prostu łowca dostaje jakieś zmiany. Jeszcze nie wiemy jakie to są zmiany, nic nam konkretnie nie napisali, wiemy tylko na jakiej zasadzie będzie ten serwer beta funkcjonował i zaraz do tego przejdę, no ale właśnie jestem bardzo ciekaw co tam pozmieniają i generalnie jestem zadowolony, bo to oznacza, że jest to jakiś krok w stronę tego, żeby po prostu doprowadzić do jakiegoś balansu tych klas postaci. Postanowili na początek wziąć się za łowcę demonów, co myślę, że nikogo nie dziwi, no bo jednak ten łowca chyba był najmniej grywalny ze wszystkich obecnie klas postaci. No i właśnie, zobaczymy co tam pozmieniają, zobaczymy co tam popsują, co tam naprawią i jak to generalnie będzie wyglądać. Na wstępie pamiętajcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół i zostawiajcie to kciuka, zostawiajcie suba z dzwonem, możecie wbijać na Instagrama, na Discorda i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu i opisie i możecie pisać komentarze, bo ten film, tak jak mówię, wlatuje 2 godzinki wcześniej, przed właśnie otwarciem tego beta serwera. No i możecie napisać komentarze, co wy myślicie, że zmienią. Ja osobiście, wydaje mi się, zobaczymy czy to się potwierdzi, że zmienią tutaj coś odnośnie tego odrodzenia. Nie wiem, może jakąś zwiększą szansę na to odrodzenie w PvP albo coś takiego, no raczej tutaj ciężko będzie cokolwiek innego zmieniać. Zobaczymy oczywiście, no ale taki mój strzał to jest właśnie coś z tym odrodzeniem. Może nawet 30% szans albo 33%, czyli 1/3 właśnie w PvP. Myślę, że to by było dość ciekawe, no ale to wszystko się okaże dzisiaj o godzinie 14. No i okej, więc myślę, że możemy zaczynać. Na początek, jakie tutaj są zasady tego speed serwera? Mam tutaj przygotowanego dla was screena jak zawsze, no i okej. Na początek, witajcie bohaterowie. Zauważyliśmy, że łowca demonów nie wydaje się być na tym samym poziomie co inne profesje. Z uwagi na to, że zbalansowaliśmy tę profesję, aby była bardziej konkurencyjna i atrakcyjna do grania. Z uwagi na to zbalansowaliśmy, bez że. Teraz do gry wchodzicie wy, jako doświadczeni bohaterowie. Zagrajcie i przetestujcie zrównoważoną profesję łowcy demonów od poniedziałku 23 maja, czyli od dzisiaj po prostu, przez 2 tygodnie na serwerze beta. Serwer beta otworzy swoje bramy o godzinie 14 UTC plus 2, czyli to jest po prostu nasza strefa czasowa, bo też się nad tym zastanawialiśmy na Discordzie, w poniedziałek i zostanie zamknięty 5 czerwca 2022 roku o godzinie 14. Czyli mamy równe 2 tygodnie po prostu na testowanie tego łowcy demonów zmienionego. I teraz tak, po pierwsze przepraszam, że nagrałem to jakby nie patrzeć późno, dobrze jakby ten film wleciał wczoraj, bo na pewno więcej osób by się o tym dowiedziało, ale wczoraj totalnie nie był mój dzień, jakoś się słabo czułem, tylko tam odpaliliśmy streamka wieczorem na Twitchu, no ale na nagrywanie jakoś nie miałem za bardzo sił, więc dlatego wrzucam wam to już dzisiaj, żebyście, nawet jak wiadomo, to jest serwer beta, tu zaraz dojdziemy do tego, że po tych 2 tygodniach te postacie zostaną usunięte, więc nawet jak założycie, nie wiem, postać dzisiaj wieczorem dopiero, albo jutro czy coś, no to raczej dużej różnicy wam nie zrobi. I teraz tak, po pierwsze, jak wejść na ten serwer beta? Tu zaraz do tego wrócimy, no ale po prostu wpisujecie sobie w przeglądarce to, co ja wam teraz piszę tutaj w sali chwały na dole, beta.syfy.game.net, i jak w sobie to wpiszecie, to o godzinie 14 powinniście móc po prostu wejść i założyć sobie tam postać. Z tego co wiem, będzie można założyć tylko łowcę demonów, no ale do tego też zaraz przejdę. Więc po prostu tak jak na tym starym serwerze beta, tak i na tym, nie będzie można grać na żadnych Steamach, na telefonach, a nic, tylko po prostu i wyłącznie na komputerze, na przeglądarce. Także to jest, jak widzicie, adres. Jeszcze wam tu sprawdzę, bo niestety w polskiej wersji tego nie ma napisanego dokładnie. beta.syfygamy.net. W angielskiej jest. I jest jeszcze jedna istotna informacja w angielskiej. Ale do niej, tak jak mówię, zaraz sobie przejdziemy. Więc będziecie mogli grać tylko i wyłącznie przez przeglądarkę. Dzisiaj o godzinie 14 to wystartuje. Pamiętajcie o tym, będzie też na start 4000 grzybów. Nie będzie oczywiście możliwości zakupu tych grzybów, więc myślę, że naprawdę ciekawe. No ale okej, tu zaraz sobie też do tego wszystkiego powolutku przejdziemy. Podczas fazy testowej ustawiane są następujące parametry, dzięki czemu możemy uzyskać porównywalne zestawy danych poprzez test. Można stworzyć i grać tylko łowcom demonów. No i właśnie, tutaj moje pytanie się narodziło przede wszystkim, jak chcemy sprawdzić klasę postaci
która jakby będzie walczyć tylko i wyłącznie sama ze sobą, nie? No bo jak na serwerze będą sami łowcy demonów, no to jest ciężko sprawdzić balans tam z innymi klasami i tak dalej, ale okazało się, że w angielskiej wersji gry mamy jeszcze dopisane coś takiego, żeby mieć jakiś tam wystarczająco przeciwników, o może tak wam dokładnie przetłumaczę, to skopiowaliśmy kilka, czy tam kilkanaście, czy kilkadziesiąt, mniejsza z tym, niegrywalnych postaci z serwera 31 niemieckiego do właśnie tego beta serwera, czyli po prostu jakieś nieaktywne konta na serwerze 31 niemieckim, które były, to zostały przeniesione tak jakby na ten serwer beta, żebyśmy mogli z nimi rywalizować i żebyśmy mogli po prostu sprawdzić, jak ten łowca z innymi klasami również będzie sobie radził. Co też jest ciekawe, no bo tutaj widzimy, że też jakby jest takie podejście pod przeniesienie postaci z serwera na serwer po części. Wiadomo, że serwer beta, no ale to raczej podłoże jest to samo. Więc może coś już o tej migracji, coś jest myślane, czy coś, no nie wiem, może tutaj daleko idące wnioski wyciągam, no ale coś takiego może faktycznie być. Dobra, i lecimy dalej. Na start zostaną przyznane 4000 grzybków, 1000 złota, gryfosmok, smokogryf na 2 tygodnie, 100 tysięcy, przepraszam, drewna i 50 tysięcy kamienia. Więc jakby mamy tak naprawdę no te pierwsze dwa pakiety, można by powiedzieć, od razu na koncie, czyli ten pakiet startowy i ten pakiet twierdzy, no i jeszcze oprócz tego mamy 4000 grzybków, które będzie można sobie wykorzystywać na właśnie testy tego łowcy demonów. Grzybiarz nie będzie dostępny, to jakby oczywiste, no i wszystkie konta zostaną usunięte po zakończeniu testów. To też jest jakby, myślę, że dość istotna sprawa, no bo to będzie trwało 2 tygodnie, wiadomo, nie ma co się napinać, widziałem, że już niektórzy tryhardują, już niektórzy całą ekipę zbierają i tak dalej. No ja pewnie sobie tam po prostu wbiję, żeby zobaczyć, co się faktycznie zmieniło, może coś tam jeszcze dzisiaj na streamku pogramy na tym beta serwerze, no i tyle, nie będę tam raczej na co dzień wchodził, no ale jeżeli wy się chcecie pobawić, to jak najbardziej zachęcam, bo myślę, że to jest spoko, nie? No a dzięki temu też oczywiście zbiorą dane i zobaczą, jak ten łowca demonów będzie wyglądał. Wszystkie konta to już czytałem. Życzymy wam dobrej zabawy podczas testów i czekamy na wasze opinie. Bardzo dziękujemy za wsparcie. No i okej, taka informacja pojawiła się już w piątek po południu, w piątek o godzinie 17 bodajże. Także już kto tam śledzi bardziej Discorda i tak dalej, to o tym wie. No ja tak jak mówię, przepraszam, że nie nagrałem już w niedzielę o tym, no ale nie dałem za bardzo rady. No i co? Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym myślicie. Oczywiście dajcie znać, co waszym zdaniem zostanie zmienione. No nie mam pojęcia. Nie przychodzi mi nic innego do głowy, jak właśnie coś tutaj ruszane z tym odrodzeniem, z tą szansą na odrodzenie. Może właśnie, że w PvP zostanie zwiększona, może w lochach zostanie taka sama, bo ten łowca w lochach jest jak najbardziej okej. Co tutaj jeszcze? No pancerz 50% to raczej zostanie. Co tam może być? No na pewno fajnie by było, jakby paladyn bił tyle samo co zwiadowcy z Firebola, a nie za każdym razem 33%, bo to też jest wiadomo dość ciężkie. No i jeszcze przecież łowca się nie może odrodzić od ataku druida, tak być nie powinno, no to zobaczymy, czy tak to po prostu będzie. Najprawdopodobniej dzisiaj jeszcze wieczorkiem, może jakoś o 18, może trochę później, zobaczymy jak mi to wszystko się uda, wrzucę jeszcze jeden odcinek na kanał już z tego serwera beta, gdzie zobaczymy, co faktycznie zostało zmienione, więc wyczekujcie, dlatego że ten wleci tak wcześnie. To pierwsza sprawa, no a druga sprawa jest taka, że dzisiaj o godzinie 18 będzie live'ik na Twitchu, gdzie tam na jakiś wyższy level się postaramy wbić po prostu i jakoś tam więcej pociśniemy na tym łowcy, zobaczymy faktycznie, jeszcze bardziej go przetestujemy, o może tak, bo odcinek to tam będzie jakiś krótszy, a na live'ie troszkę dłużej posiedzimy, więc kto chce, to oczywiście może sobie wbić, linki są w przypiętym komentarzu i opisie. Wszystko, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, zostawiajcie kciuka w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów, na Instagrama i na Twitcha, zostawiajcie komentarz, zostawiajcie suba z dzwonem, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja mam nadzieję, że w końcu już może nawet, jeżeli by te testy się udały, to może podczas urodzinowej aktualizacji już to zostanie wprowadzone na te serwery live tak zwane i po prostu będziemy już się mogli cieszyć normalnym łowcą demonów, który tak jak mówiłem wielokrotnie ma bardzo fajną mechanikę, bo to odrodzenie mi osobiście się bardzo podoba, no ale przez to jak on wyglądał, no to był po prostu niegrywalny, a teraz może to się zmieni, więc ja na to liczę. No i tyle, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!